W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak osiągnąć taki właśnie oto efekt na zdjęciu w programie Photoshop. Zapraszam! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale. Tak jak wspominałem, w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali osiągnąć bardzo ciekawy efekt na naszym zdjęciu. Jeżeli w tym momencie nie macie możliwości zrobienia dla siebie zdjęcia albo żeby ktoś zrobił Wam zdjęcie, to jak najbardziej możecie skorzystać z mojego, jest do pobrania na mojej stronie internetowej, link macie w opisie, również tam jest do pobrania pełny projekt ze wszystkimi warstwami, które dzisiaj zastosujemy właśnie w tym poradniku. Ja już jestem w programie Photoshop, mam odpalone swoje zdjęcie, polecam zrobić zdjęcie na jednolitym tle. Czy to będzie szare, czy to będzie białe, zielone, niebieskie, tak aby jak najłatwiej później było można wyciąć właśnie naszą sylwetkę. Pokażę Wam teraz, w jaki szybki to sposób zrobić. U mnie na kanale jest kilka poradników, jak poradzić sobie z włosami, jak poradzić sobie z wycinaniem sylwetki, ale tutaj pokażę Wam w miarę na szybko, linki też macie w opisie, jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. A więc tak, przechodzimy sobie do narzędzia, które nazywa się szybkie zaznaczanie. Klikamy na szybkie zaznaczanie, w tym miejscu u góry klikamy na plusik, jeżeli mamy zaznaczony minus, i przechodzimy do zwiększenia naszego pędzla. Rozmiar pędzla mniej więcej może być taki, powinno i tak nam się w miarę szybko udać to zaznaczyć. Zaznaczamy, widzimy, jak tutaj zachowuje się nasze zdjęcie. I teraz, jeżeli mamy je zaznaczone, tutaj nie przejmujemy się na razie tym na dole, poradzimy sobie z tym później. Przechodzimy do maski. W tym miejscu u dołu, w prawym dolnym rogu, mamy zaznaczenie maska. W tym momencie cała postać jest wycięta. Oczywiście te tło zostało, ponieważ maska powoduje, że jeżeli coś jest na czarno, tak jak tutaj widzicie tą ikonkę, to tego nie widać. Jak coś jest na biało, to widać. Tak w szybkim skrócie. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Klikamy dwa razy na tą maskę. Pojawi nam się tutaj takie okno właściwości. Klikamy zaznacz i maskuj. Pojawia nam się tło, takie delikatne, w różnym możecie mieć podstawowe ustawienia, ale jeżeli macie jakieś inne, to spróbujmy zrobić tutaj widok. W widoku zmieńmy na nakładka, zmieńmy na maksa, żeby ten kolor czerwony był jak najbardziej wyrazisty na 100% i jego kolor zmieńmy na przykład na taki granatowy. Powiedzmy coś takiego, ze względu na to, że będziemy wtedy widzieli, jak będą zachowywały się nasze włosy podczas tego, gdy będziemy je tutaj w tym momencie naprawiali. I teraz tak, przybliżamy sobie troszeczkę widok, powiększ lub Ctrl plus i widzimy, że mamy tutaj niedoskonałości, oczywiście przy włosach, to jest normalne. Klikamy na plusik i musimy mieć zaznaczone narzędzie pędzel poprawiania krawędzi. Gdy mamy zaznaczony pędzel poprawiania krawędzi, przechodzimy, powiększamy sobie tutaj rozmiar pędzla i delikatnie lecimy tutaj na obrzeżach naszych włosów. Widzimy, że mniej więcej coś tutaj się dzieje, te włosy nam się pojawiają. Dzięki temu narzędziowi właśnie możemy poprawić jakość naszych włosów i widzimy, jak tutaj się zachowuje. Tu jeszcze nam troszeczkę zostało, więc możemy poprawić. Tutaj również poprawiamy nasze włosy. Dajemy plusik. Tutaj widzimy, że przy czole też tak trochę średnio nam tutaj wyszło, bo mamy delikatne włosy, to będziemy później sobie retuszowali. Tutaj też klikniemy i przy brodzie mamy również po prostu brodę. I tutaj możemy też przejechać, powinno się udać nam uzyskać ten efekt usunięcia tła. Dosyć dobrze to się udało nam wyciąć, klikamy OK, dzięki czemu tutaj ta nasza maska się dodała. Teraz na szybko możemy troszeczkę sobie wykadrować do góry, żeby fotka miała troszeczkę oddechu, więc mniej więcej na razie zostawimy sobie w takim formacie, później będziemy robili go 1:1, więc tutaj jak najbardziej później możemy sobie to potestować. Teraz dodajemy tło. W jaki sposób dodajemy tło? Ctrl Shift N, nowa warstwa, tło. OK. Przesuwamy naszą warstwę poniżej. I teraz dodajemy kolor. Na razie dodajemy sobie kolor biały. Klikamy dwa razy i dodajemy kolor szary. Nie dodajemy granatowego, bo efekt końcowy jest granatowy, ale to później pokażę Wam. Granatowy, niebieski taki, ale to później pokażę Wam, jak ten efekt uzyskać. Na razie damy taki szary. OK, OK i mamy. Klikamy Ctrl Shift N. Wpisujemy światło tła, ponieważ teraz dodamy sobie takie troszeczkę światło. Tutaj wybierzemy kolor jaśniejszy, o, może nawet ten. Trochę za duży pędzel. Dosyć dobrej jakości jest to zdjęcie, więc można na nim śmiało pracować. I dodajemy takie światło tutaj przy ramieniach, delikatnie.
Na tym etapie teraz powinniśmy poprawić tutaj te włosy, które tutaj widzicie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo pętulem, ja spróbuję to zrobić delikatnie pędzlem na masce, ponieważ bardziej naturalne odcięcie, więc to sobie delikatnie poprawimy. W takim razie przechodzimy do pędzla, wybieramy kolor czarny, ponieważ pamiętajmy, że jeżeli klikniemy na maskę, to co będzie czarne, to będzie niewidoczne. Oczywiście zmniejszamy pędzel mniej więcej do takiego rozmiaru i jego twardość ustawmy mniej więcej na 49. Teraz możemy te włosy tutaj niepotrzebne, które nam się gdzieś tutaj powywijały, możemy delikatnie usunąć. Zrobimy teraz taką delikatną podstawę retuszu na naszym zdjęciu, ponieważ mogą być różne niedoskonałości wynikające czy to na przykład z naszej skóry, czy na przykład z naszego sprzętu, bo to różnie może być. Dlatego jak najbardziej nie ma co się bać retuszu. Przechodzimy do okna dopasowania. Jeżeli nie mamy tego okna z wyborem tych dopasowań, możemy je otworzyć tutaj przez okna i kliknąć dopasowania, wtedy to okno nam się pojawi. Przechodzimy do zakładki czarno-biały. Tutaj mamy czarno-biały. Klikamy dopasowanie i teraz nasze zdjęcie zrobiło się czarno-białe. Po co to? Jeżeli na przykład zmienimy czerwień i zmniejszymy, na przykład usuniemy tak jakby tą czerwień z tych czerni, widzimy coraz więcej tych niedoskonałości, które mamy tutaj na skórze, dzięki czemu łatwiej jest nam je usunąć. Przechodzimy do naszego zdjęcia, pamiętajmy, żeby kliknąć zdjęcie, nie robimy tego na czerni bieli i przechodzimy do takiego podstawowego narzędzia do retuszu. Jest to punktowy pędzel korygujący. Powiększymy go sobie troszeczkę i teraz możemy takie właśnie te defekty delikatnie pousuwać z naszej twarzy. Powiedzmy, że zdjęcie jest delikatnie po retuszu. Wyłączamy teraz naszą warstwę, możemy ją całkowicie usunąć, ponieważ jest ona nam niepotrzebna. Kolejna część retuszu, czyli wyrównanie kolorystyczne. Na czym ono polega? Polega na tym, aby wyrównać te miejsca, gdzie mam na przykład zaczerwienione delikatnie, gdzieś tutaj przy brwiach, gdzieś tutaj przy nosie na przykład. I chcemy wyrównać, żeby tonacja skóry była jak najbardziej jednolita. Co robimy? Robimy Ctrl-Shift-N, czyli nową warstwę, skóra i wybierzmy kolor w trybie mieszania. I teraz tak, wybieramy kolor, próbkujemy mniej więcej może tak jak jest tutaj na policzku, taki kolor pośredni. Wybieramy narzędzie pędzel. Myślę, że takiej wielkości będzie ok, 138. Krycie na 37. Jeszcze sprawdzę, może tak, no tak mniej więcej tutaj sobie pobierzemy. I staramy się delikatnie wyrównać te miejsca, gdzie widzimy jakieś delikatne zaczerwienienia. Na przykład ja mam tutaj przy nosie, na policzku, nos. Jeżeli wyszło nam tutaj poza, pamiętajmy o tym, żeby na tej warstwie przytrzymać Alt, pojawi nam się strzałka i wtedy wtopi nam się tutaj ta nasza warstwa. Teraz przejdziemy do takiego troszeczkę profilowania cieni. Przejdziemy do dopasowania trybu czarno-biały i teraz przejdziemy do trybu mieszania jasność. Dzięki czemu te miejsca, które na przykład mają barwę, odcień, czerwieni, możemy z nich troszeczkę te cienie bardziej je tak, no bardziej uwidocznić ten cień na kolorze czerwonym, na odcieniach, na barwach czerwieni. Ciężko to troszeczkę dla mnie wytłumaczyć, ale myślę, że jak widzicie, jak to działa, że na kolorach, które mniej więcej są czerwone, działa tutaj te ściemnianie, tak? Uwidocznianie tych cieni. Tak samo na żółtym, jeżeli gdzieś mamy odcienie żółtego, działa to w podobny sposób, więc delikatnie możemy tutaj przyciemnić to nasze zdjęcie. I oczywiście też zastosujemy maskę, kliknijmy kontrolem i na maskę, którą mieliśmy poniżej. Jak jesteśmy u góry, usuńmy tą maskę warstwy i stwórzmy sobie nową, żeby tylko to działało tak jakby na naszej twarzy. Teraz przechodzimy do bardzo fajnego narzędzia, działa podobnie tak jak tutaj teraz to, co robiliśmy. Przechodzimy do dopasowania do koloru selektywnego. Dzięki tej opcji teraz będziemy mogli troszeczkę pobawić się barwami. Tak w skrócie wytłumaczę, jak to narzędzie pracuje. Zobaczcie, jeżeli mamy tutaj wybrany kolor czerwony, tak jak w poprzednim narzędziu, pracując na przykład w kolorze czerwonym, możemy ustawiać, jak dużo jest niebiesko-zielonego, karmazynowego, przepraszam, żółtego i czerni. I zobaczcie teraz, jeżeli ustawiam niebiesko-zielony, to mogę albo usuwać ten niebiesko-zielony, albo go troszeczkę na kolorze czerwonym dodawać. Jest to samo z karmazynowym. Możemy tak podziałać. Z żółtym. I jeżeli chodzi o czernie. Ja oczywiście nie zaczynam od samego koloru czerwonego, bardziej wolę tutaj pracować najpierw na kolorach neutralnych. Czyli zobaczcie, jak teraz będzie się to zachowywać. Czyli dodajemy więcej niebiesko-zielonego, dajemy karmazynowego, tak żeby w miarę ta skóra, którą tutaj widzicie, żeby ona się tak zachowywała bardziej naturalnie. Chociaż i tak to bardziej abstrakcyjny obrazek. Żółtego
delikatnie dodaję, żeby wrócił na skórę. I na czarnym również możemy tutaj się opierać. Myślę, że ten... Przechodzimy do koloru białego. Na białym również tutaj działamy, czyli widzicie, że dodaję niebiesko-zielonego więcej na jasnościach, które tutaj są. No, karmazynowego może bym tutaj nie przesadzał. Żółty delikatnie. I czarny, żeby trochę bardziej te czoło nam się świeciły, te miejsca, chociaż później będziemy to jeszcze poprawiać. I mamy na przykład czernie. Co będziemy teraz działać na czerniach? Czyli zobaczcie, możemy fajnie sobie te tło, które nasze jest mega, mega szare, możemy uwidocznić, dodać więcej karmazynowego. Kolorem selektywnym możemy jeszcze później jak najbardziej się pobawić. Na razie zostawiam to tak, jak wygląda teraz. Przejdźmy do kolejnego dopasowania, czyli dopasowania podziałamy balansem kolorów. W balansie kolorów możemy pobawić się właśnie tymi kolorami, które tutaj widzicie. Na tych barwach działać, na odcieniach, na cieniach, półtonach i podświetleniach. Jak to działa? Jeżeli działamy na półtonach, możemy dodawać niebiesko-zielonego więcej lub czerwonego, w zależności od tego, co bardziej nas tutaj interesuje. Dzięki temu na półtonach, czyli to są pośrednie jakby tony odcieni, nie jasności, nie te najciemniejsze, tylko te, co są po środku. To tak mniej więcej można łopatologicznie wytłumaczyć, więc działamy na półtonach. W cieniach dodajemy więcej tego naszego niebieskiego. Może, żeby nie przesadzić, ja też starajcie się patrzeć, żeby jednak za bardzo nie stłumić tego koloru naszej skóry, żeby chociaż troszeczkę on taki został. I jeszcze na podświetleniach również tutaj możemy pozmienić delikatnie, żeby ten niebieski bardziej uwidocznić. Teraz kolejny etap, czyli dodawanie jasnych miejsc i ciemnych miejsc na naszym zdjęciu. Też można powiedzieć, że nazywa się to tak zwanie dodge and burn. Chyba dobrze to powiedziałem. Ctrl-Shift-N, tworzymy nową warstwę, dodge and burn. I teraz przechodzimy do trybu łagodne światło i wypełniamy 50% szarości. Ok. Co teraz? Przechodzimy do naszego pędzla, wybieramy kolor biały. Krycie 25, musicie troszeczkę sobie wyczuć. Myślę, że pędzel może troszeczkę większy i teraz spójrzmy, co się będzie działo. Jeżeli będę teraz tutaj poprawiał te nasze kolory na tej naszej warstwie, one robią się jaśniejsze, tak? To po prostu widać tutaj też, żeby z tym nie przesadzić. Na tym naszym policzku troszeczkę więcej, o, w ten sposób to damy. Może nawet troszeczkę za mocno, myślę, że nawet możemy zmienić na 15%, o, żeby tak delikatnie to troszeczkę zrobić. Zmniejszymy, robimy nos tutaj w tym miejscu, żeby nos był bardziej widoczny. Tutaj delikatnie możemy dać nasz policzek po tej stronie. Zobaczcie, że też wystaje nam, więc możemy jak najbardziej zjechać tutaj poniżej naszego koloru selektywnego, bo tak naprawdę moglibyśmy zrobić to wcześniej w taki sposób i tutaj nadać, wtopić w czarno-biały. I staramy się dzięki temu narzędziu uwidocznić te nasze światła w niektórych miejscach też, żebyśmy nie przesadzili, a później możemy sobie to delikatnie korygować. Jeżeli uznamy, że gdzieś za dużo troszeczkę tego daliśmy, to możemy to naprawdę spokojnie później skorygować. Tym samym narzędziem również rozjaśnijmy oczy, ponieważ oczy są bardzo ważne na tym zdjęciu. One rzucają się po prostu jako pierwsze, dlatego tutaj również rozjaśnimy te oczy. Tutaj, gdzie odbija nam się jakieś światło na naszych źrenicach. I również drugie oko, również, żeby nie zatracić po prostu tego efektu. O! I teraz zobaczcie, jak wyłączę ten efekt, co się dzieje, tak? Widzimy, że tych świateł jest więcej i powoli otrzymujemy właśnie ten efekt, który byśmy chcieli. Teraz przechodzimy do cieni, czyli wybieramy kolor czarny. Jak wybierzemy kolor czarny, no, też na razie może zacznijmy od troszeczkę większego pędzla i postarajmy się tutaj ogarnąć trochę te nasze włosy nieszczęsne. Trochę je tutaj przytłumić. Ok. Trochę brodę. Tutaj gdzieś o na szyi. Gdzieś tutaj koszulkę, która w tych miejscach jest taka dosyć ciemna. Ok. Teraz zmniejszymy troszeczkę i polecimy tak przy uszach. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do etapu delikatnego światła na naszych ramionach i gdzieś tutaj przy szyi, tak? Ponieważ z tyłu mamy poświatę, więc powinniśmy wykorzystać właśnie ten efekt.
Jak go robimy? Przechodzimy do kolejnej warstwy, Ctrl-Shift-N. Tutaj jak najbardziej możemy przejść do łagodne światło, od razu bezpośrednio, bez zaznaczenia, wypełnić kolorem neutralnym. Skopiujemy maskę, Ctrl na masce i na górnej dodajemy. Teraz możemy dodawać właśnie naszą poświatę dookoła. Zaraz będziemy troszeczkę ją modyfikować, bo tutaj jak wiemy więcej tego światła nam pada z tej strony. Tutaj oczywiście jest tego światła mniej, tak jak pokazuje nam jakby koszulka. Tutaj troszeczkę przy brodzie, przy uszach. W spokoju zostawiamy włosy u góry, tak jakby tam już nie sięga nasze światło. Ok. Jeżeli jest troszeczkę za mocno, to jak najbardziej możemy przytłumić na jakieś 76%. Krycie ja sobie tutaj zmniejszę i delikatnie rozjaśnię to ramię. Na tym zdjęciu z twarzy, z samego tonu skóry, zjechałbym delikatnie z nasycenia. W jaki sposób to zrobimy? Przejdziemy może tutaj przed Dutch and Burn, powyżej skóry. Nad skórą, tak jak jesteśmy, bierzemy dopasowanie, barwa, nasycenie i tutaj możemy tą usunąć maskę, a skopiować sobie tą, zaznaczamy, klikamy, tworzymy maskę. Teraz tak, nasycenie damy mniej więcej na 9, no 8. 8 i teraz na masce usuwamy tak, żeby to było na samym widoku tylko skóry, więc przechodzimy do pędzla, kolor czarny, tutaj na maksa, trochę mniejszy, o, myślę, że tak będzie ok. I widzicie tutaj na małej miniaturce, że staram się usunąć to wszystko z włosów, to co stworzyliśmy tutaj z rąk, przepraszam, z koszulki, zostawiamy na szyi, na brodzie też może zostać jak najbardziej, żeby nic się z tym nie działo. Jeszcze delikatnie zmodyfikowałem troszeczkę pół tony, tak jak tutaj widzicie 830, w oryginalnym projekcie będziecie to już mieli ustawione, jeżeli będziecie chcieli z tego skorzystać. I jeszcze delikatnie na kolorze selektywnym zmieniłem w czerniach neutralnych. W białych chyba zostawiłem. Z tego co wiem, to chyba w białych zostawiłem. Dobra, na samej górze teraz możemy dodać barwa, nasycenie, bez maski, bez niczego. I tutaj możemy delikatnie podjechać pod ten taki delikatny kolor zielony, dodając trochę nasycenia. Dzięki czemu powoli otrzymujemy już delikatnie taki efekt końcowy. Teraz troszeczkę rozjaśnimy jeszcze skórę. Zaznaczamy wszystkie warstwy, ja trochę to przesunę do góry, żebyście lepiej widzieli te warstwy. Wszystkie warstwy zaznaczając razem, może być razem z tłem. Wszystkie warstwy trzymając Alt przesuwamy na górę, one nam się kopiują. Prawym konwertuj na obiekt inteligentny. I teraz przechodzimy do obraz, dopasowania, cienie podświetlenia. I możemy delikatnie podziałać, pokaż więcej opcji, możemy podziałać właśnie na cieniach, na światłach, na dopasowaniach. W takich ustawieniach bym został, żeby tak wyglądała ta twarz. Teraz kopiujemy sobie warstwę, ponieważ chcemy to tylko ustawić na naszą twarz. A tutaj na barwie nasyceniu, gdy zmienialiśmy ją, tak jak teraz tutaj widzimy, to ustawialiśmy właśnie u góry i przechodzimy do naszego barwa nasycenia u góry i wstawiamy maskę. I teraz w dopasowaniach, dzięki temu możemy ustawiać jasność jeszcze troszeczkę tej maski, wtopimy ją sobie delikatnie, kontrast. Teraz czas, aby wyostrzyć nasze zdjęcie, ponownie zaznaczamy wszystkie warstwy, które tutaj są, kopiujemy je trzymając Alt na górę, konwertuj na obiekt inteligentny, filtr inny górnoprzepustowy, no, ustawimy mniej więcej na 4-6. I przejdziemy w trybach mieszania do światło liniowe. Widzimy teraz, że ten efekt jest za mocny, dlatego przechodzimy do maski. Klikamy maska i klikamy odwróć. Delikatnie wróciło nam to, można powiedzieć, do normy. I teraz wybieramy kolor biały. Wybieramy pędzel. 100% krycie. Tak, żeby najpierw odkryć włosy. Zmniejszamy pędzel. Teraz odkrywamy tutaj ładnie brodę, odkrywamy nasze usta, brwi i oczy. O, żeby oczy były takie mocno wyraziste. Teraz w sumie przechodzimy do takiego mega fajnego efektu, ekstremalnego retuszu, można powiedzieć. Już wam pokazuję, jak go zrobić. Ponownie kopiujemy wszystkie warstwy, przesuwamy je na górę, konwertujemy na obiekt inteligentny,
Ctrl i wciskamy na klawiaturze, odwrócą nam się te kolory. Przejdziemy do trybu mieszania, w którym wybieramy ostre światło jaskrawe. Przechodzimy teraz do filtr inne górnoprzepustowy. Ustawiamy go no 27,7. OK. I teraz przechodzimy do filtr rozmycie gaussowskie. I teraz widzimy, że pracując na rozmyciu, im większe rozmycie, tym bardziej wracamy do naszego pierwotnego, do naszej pierwotnej skóry. I ustawimy ją 8,6. Niech tak będzie. OK, co teraz? No wygląda to średnio, jakby ktoś nałożył nam mega wielki filtr na twarz. No co prawda będzie ten mega wielki filtr, ale my go troszeczkę zniwelujemy. Na naszej warstwie przechodzimy do maski, klikamy na odwróć i teraz dodając właśnie, odkrywając tą maskę, będziemy ustawiali nasz retusz. Zobaczcie, jak właśnie zachowują się tutaj poliki, oczy, przy nosie, wszystko nam się pięknie wyrównuje. Oczywiście to jest bardzo abstrakcyjne to, co teraz robimy. Jeszcze szyja. Każdy z was pewnie zauważył, że te usta troszeczkę są nienaturalne, więc powinniśmy delikatnie zjechać na tych ustach z jasności, raczej z nasycenia bardziej niż z jasności, więc zaznaczamy pentulem nasze usta. W dopasowaniu na samej górze tworzymy barwa nasycenie. Prawym utwórz zaznaczenie. OK. To możemy usunąć tą maskę i dodać tą, co sobie zaznaczyliśmy. I teraz możemy właśnie w nasyceniu zjechać troszeczkę tutaj w tych ustach z tego naszego koloru, który był wcześniej. Na sam koniec małe modyfikacje dopasowania. Wiem, troszeczkę tego jest i ten poradnik wyszedł pewnie dosyć długi, ale o to właśnie chodzi, żeby te nasze zdjęcia były jak najlepsze. Przechodzimy do jasność kontrast. I teraz w jasności, w kontrastach troszeczkę dodajemy kontrastu na naszym zdjęciu. W dopasowaniach przechodzimy do poziomów. W poziomach staramy się od prawej strony troszeczkę, żeby to zdjęcie nasze było jaśniejsze. W dopasowaniach przechodzimy do jaskrawość. Dajemy, żeby nasze zdjęcie było troszeczkę bardziej jaskrawe i trochę bardziej... Żeby tło troszeczkę było ciemniejsze, możemy przejść na sam dół, ponieważ nie spłaszczaliśmy tej warstwy i w nałożeniu koloru możemy troszeczkę jeszcze te nasze tło przyciemnić, działając tylko i wyłącznie na tym kolorze. W dopasowaniach możemy jeszcze delikatnie dać tego takiego karmazynowego koloru, wykorzystując jeszcze balans kolorów. Troszeczkę damy więcej czerwonego na półtonach, żeby trochę ta tekstura, kolor tej skóry nam się delikatnie poprawił. I na koniec Ctrl-Shift-N. Światło. Final, na przykład sobie podpiszemy. Przejdziemy do kolor. OK. I wybierzemy na przykład właśnie ten taki kolor, może właśnie bardziej karmazynowy. 30%. Żeby to też było na masce podstawowej, na całego ciała. Dodajemy tą delikatną poświatę z jednej, jak i z drugiej strony. I teraz całą naszą fotkę skadrujmy do 1:1. Żeby pasowała na Instagrama. No i można powiedzieć, że projekt zakończony. Zastosowaliśmy te wszystkie techniki, które chciałem wam pokazać. One mogą się przydać w fotomanipulacji i w innych waszych projektach graficznych, więc dlatego obszerny dosyć wyszedł ten poradnik. Ale mam nadzieję, że te wszystkie techniki wam się przydadzą i będziecie mogli właśnie przerabiać swoje zdjęcia lub tworzyć właśnie swoje fotomanipulacje. Słuchajcie, jeżeli podobał wam się ten odcinek i chcielibyście z takich przerabiania zdjęć z Lightrooma więcej takich poradników, napiszcie to w komentarzu, bo wtedy wiem, że jesteście ciekawi właśnie tych technik z Lightrooma i z Photoshopa, które można wykorzystać w swoich pracach. Napiszcie to w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a dotarłeś aż do tego momentu, to może napiszmy jakieś słowo. Na przykład napiszmy w komentarzu Czugersi. O, napiszmy w komentarzu Czugersi dla osób, które dotarły do tego momentu. Dlatego ja zapraszam jeszcze na naszą grupę Czugersów na Facebooku, link w opisie. Subskrybujcie, dzwonkujcie, lajkujcie. Niech projekty graficzne i poradniki roznoszą się po całych internetach. No i my widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziękuję wam jeszcze raz. Na razie, trzymajcie się, cześć!